Moi drodzy, wyszliście z tego kościoła w dość może nie najweselszych nastrojach. Wieczór już tak naprawdę niedługi, bo już zrobiło się całkiem późno. Zjedliście kolację, musieliście trochę to wszystko przetrawić. No wiecie, że następnego dnia zaczniecie dalej swoje śledztwo. Będziecie dalej prowadzić swoje śledztwo. I zaraz przejdziemy do tego, jakie będą wasze dalsze poczynania. Ale kiedy zasypiacie tak w cały czas po prostu tym niespokojnym trieście, w którym wiatr gna i uderza we wszystko z olbrzymią mocą, no to zobaczymy, jak ten wasz sen będzie wyglądał. Rzućcie proszę wszyscy na moc. No to ciekawie. Jednym punktem. Mhm. Moi drodzy, nie były to przyjemne, takie głębokie, pełne odpocznienia sny, ale u waszej trójki, Antoine, Manly i Fieri, był to przynajmniej jakiś tam odpoczynek. U ciebie, Luca, może po prostu też efekt tych nieprzyjemnych doświadczeń rodzinnych sprzed zaledwie ostatnich paru dni, bo przecież raptem wyjechaliście z Wenecji, a może coś jeszcze innego sprawiło, że budzisz się rankiem w złym nastroju, budzisz się w zasadzie jeszcze bardziej zmęczony niż zasnąłeś, jesteś rozdrażniony i ogólnie rzecz biorąc, no, jesteś uosobieniem człowieka, który wstał lewą nogą i tak. Moi drodzy, śniadanie jest w tym momencie już piątek dnia 19 stycznia. Macie różne tropy, macie różne mniej lub bardziej jasne przeczucia co do tego, co to jest za podejrzana sprawa, no i gdzie kierujecie swoje kroki rankiem w piątek 19 stycznia. Na śniadanie. No to już powiedziałem, że śniadanie. Wiesz co, ja bym chętnie na przykład nawet przy śniadaniu zresztą sięgnął po jakąś w hotelu książkę telefoniczną i spróbował ustalić, czy tutaj gdzieś znajdę numer telefonu, adres kogoś, jakichś osób, które noszą to nazwisko Druni, że być może tutaj będzie potencjalnie właśnie rodzina tego rzeźbiarza. A mnie z kolei, panowie, zainteresował wątek z tym panem Termonem? Termone, tak. Tak, tym bardziej, że jego nazwisko też w tym pojawiło się w tym, co wyście tam w bibliotece. Tak, znaleźli. Tak, no właśnie, więc myślę, że to jest dobry trop też do sprawdzenia. Tak. Ewentualnie jeszcze pomyślałem sobie, ponieważ Winkelmann został zamordowany w hotelu. Dobrze, i jego pamiętam? Rzeczy też trafiły do mnie tam, tego hotelu. Mnie w tej całej historii jedna rzecz bardzo zaskoczyła. Mnie zaskoczyła, bo to jest, kurczę, no takie rzeczy się nie zdarzają, żeby kucharzowi tam bodajże, czy komuś po prostu w hotelu zapisać w spadku majątek. No, więc trzeci trop to bym powiedział hotel. A może ten pracownik tego hotelu, kelner, kucharz, ktokolwiek, chyba kelner, w jakiś sposób był... Kelner, tak. Powiązany z tym, kto zamordował tego Winkelmana. Może dlatego i sfałszował, czy w jakiś sposób ustawił tak testament. No właśnie, Sylwan, stary, przepraszam cię, przepraszam, że ci przerywam. Sylwan, powiedz mi, my jesteśmy właśnie w tym hotelu Locanda Grande, czy w jakimś innym? Nie, nie, wy jesteście w hotelu Savoy Excelsior Palace. Okej. Sylwan jeszcze jest chyba w centrum, nie? Nie wiecie, no, tak się Sylwan spytam, jak to jest z tym czytaniem wstępnym tej księgi, którą mam, to jest tak, że się coś rzuca na początku, czy... Później, za parę dni. A, dobra, spoko. Na razie ten temat zostaje. Mhm, dobra. No to gdzie byście chcieli na początku pójść? To odpowiadając tam, teraz na zainteresowania Fieriego, to znajdujesz numer telefoniczny do kogoś, kto nosi imię i nazwisko Cezary Druni.
O, świetnie. Jeszcze w międzyczasie ja bym poszukał gdzieś tutaj może jakieś gazety z tym, co tam się dzieje na co dzień tutaj. O czym się pisze po prostu, chciałbym się dowiedzieć, co się wydarzyło ostatnio ciekawego w Trieście. Wiesz co? Thierry, to może jeszcze zobacz, czy nie ma tego Termony. Termony? Tak. To sprawdzę też rodzinę Termony. Termone, tak, znajdujesz telefon do rezydencji pana Antonio Termone. Także to są te dwa numery telefonu, w których... Pytacie też o ten, jeszcze o ten hotel, Locanda Grande? Tak, tak, tak. Przez trochę czasu wam zajęło. Paru, tam jakiś pierwszy może właśnie recepcjonista, którego to spytaliście, skrzywił się taki w ogóle zdziwiony tym pytaniem i absolutnie nie umiał odpowiedzieć na nie. Dopiero po chwili gdzieś pojawił się kierownik recepcji, który powiedział, że panowie, obawiam się, że nie ma takiego hotelu w Trieście. A był może kiedyś? Może był kiedyś, może spłonął, może wyburzony został. Może tak. Możliwe, że tak jest. No my tutaj nie mamy archiwum miejskiego, więc oczywiście możemy panom dać właściwy adres, jeśli panowie byliby zainteresowani wyjątkowo tym tematem i chcieliby się sprawdzić. Bardzo chętnie. Dobrze. W takim razie proszę bardzo, wypisuję. To jest adres do ratusza. Tam się można spytać, pewnie są jakieś stare plany zagospodarowania. Ty, Antoine, jeszcze przeglądasz informacje, jakieś może dzisiejsze, może jeszcze z paru ostatnich gdzieś tam gazety, które zostały. Są doniesienia właśnie o tym, że wiatr Bora jest w tym sezonie wyjątkowo uciążliwy i jeszcze bardziej przybiera na sile niż bywa to zazwyczaj. Oprócz tego, w zależności jeszcze jakie gazety czytasz, no to zauważasz, że w mieście panuje dość nieprzyjemna, napięta atmosfera. Czarne koszule panoszą się po mieście, wprowadzając czasami wręcz prawo pięścią. Faszyści niszczą tak naprawdę wielokulturowość Triestu. Niedawno został zakazany w szkołach nauczanie języków słowiańskich. Wszystkie ostałe jeszcze słowiańskie nazwy są zmieniane na włoskie. Nie ma dwóch wersji językowych, są tylko włoskie. I dochodzi do tarć, nawet do jakiejś właśnie takiej przemocy. No, czytając to widzisz, że no, Włochy zmierzają w dość jasno określonym kierunku. I nie jest to raczej tak. Wielokulturowość i otwartość. Tak, zamykając tę gazetę, odkładając ją na bok, mówię, że nie mogę się doczekać, aż wyjedziemy z tych Włoszech. Będę się czuł z całym szacunkiem dla ciebie, Luka, ale bezpieczniej. Zdecydowanie bezpieczniej. Nie wiem, czy gdziekolwiek podczas tej podróży możemy się czuć bezpieczniej. A czy możemy już iść do jakiegoś punktu? Może do tego, co jest najbliżej. Byśmy złapali jakiś punkt zaczepienia, bo na razie jesteśmy w... Które z tych trzech miejsc jest najbliżej? Druni, Termona, czy... Wiesz co? Wydaje mi się, że najbliżej... No jeszcze jest ratusz, prawda? Pętała chyba, tak? To tak, w sensie no chodzi właśnie o to, żeby się dowiedzieć, co z tym... co się stało z tym hotelem, w którym został zamordowany Winkelmann. No wy jesteście nad samym morzem tak naprawdę i sądzę, że gdzieś tutaj jest ta taka też rezydencjonalna, elegancka część Triestu, bo to też jest dobry hotel, więc wydaje mi się, że najbliżej jest bardzo podobnie i ratusz, i dom Termony. Ja bym od ratusza zaczął. W ratuszu możemy się o różnych rzeczy dowiedzieć, szczególnie może jakiejś... jakieś informacje z gazet z tamtego czasu, z czasów, kiedy żył Winkelmann. No tam tak jeszcze gazet, instytucji gazet aż tak. Gazet może nie, aczkolwiek kroniki jakieś chociażby. Wiesz co, wydaje wam się, że to, co mieliście się dowiedzieć tak źródłowo o Winkelmannie, to już naprawdę tutaj trudno się dowiedzieć więcej. Macie bardzo poukładaną, systematyzowaną wiedzę. Nie?
że nikt nie został wspomniany i w sumie też mogę się tym podzielić zresztą, że dziwię się, że nie został nigdzie wspomniany, że ten motyw tego morderstwa, jakby co, kto i gdzie, jak i dlaczego. No i właśnie ta dziwna sytuacja z tym, dlaczego te rzeczy trafiły akurat do kelnera, dlaczego on mu to zapisał. Bardzo no tak, no wiecie. Przyczyna została podana, dlaczego został prawdopodobnie zamordowany, że to była próba kradzieży tych medali, które on no miał. No tak, ale... Tak. Znaczy, no wiecie, że jest źródło, w którym możecie się dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy. Jest to dziennik samego Winkelmana, no ale on jest tak, w posiadaniu rodziny Termonów. Dobrze, no moi drodzy. Tym bardziej kierujecie mamy powód, żeby się do Termonów ruszyć. Kierujecie się do ratusza. Rzućcie proszę na korzystanie z biblioteki. Wszyscy oczywiście gdzieś tam... lekko zdziwieni urzędnicy atakujecie w treści ludzi bardzo osobliwymi prośbami od samego początku. O, to chyba po prostu jebłem jakąś książką. Tak, wiesz, że... Zagiąłem róg jakiejś książki. Zagiąłeś róg i usłyszałeś dzień dobry za swoimi plecami. Takie dzień dobry na zasadzie pierdolnąć ci, tak to trochę zabrzmiało. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, książka mi wypadła. Widzisz, czarną koszulę pojawiła się przy tobie. Ach, kurwa. Coś, jakiś problem mamy, coś nie tak, książka nie taka. Wypadła mi z rąk książka. No. Czytanie to jest zbrodnia? Zależy czego. Akurat ta jest po łacinie. Ta. Odchodzi. I rzuca spojrzenie. Coś na zasadzie zapamiętam cię, kolego. Czytający po tak łacinie. Nie umiesz czytać. Czytasz po łacinie, jesteś wrogiem ludu. Więc moi drodzy. Najgorzej. Mija troszeczkę czasu. Gdzieś godzina, może trochę więcej. Na szczęście urzędnicy okazali się być całkiem nawet uprzejmi. To są, prawda, jednak urzędnicy miejscy, a nie jacyś faszystowcy. Jeszcze może się nie wymieniło to tak. Tak, jeszcze się tak nie wymieniło może na wszystkich szczeblach, że wszędzie są faszyści. Więc udaje wam się poznać dość różnorodną, barwną, intrygującą historię hotelu Locanda Grande. Z całą wielością jego nazw, kiedy został zbudowany, nosił nazwę Hospitium Magnum, później został przemianowany na Osteria Grande, ostatecznie zyskał znaną wam nazwę Locanda Grande. Znajdował się przy obecnym oczywiście, wcześniej to się nazywało inaczej, Piazza Unita d'Italia, ale już nie stoi, gdyż został w roku 1847 wyburzony i przez parę dekad nic tam się nie działo, po prostu było puste miejsce przy placu, aż w końcu w 1873 roku został wybudowany hotel Garni, który potem z kolei zmienił nazwę na hotel Vanoli. I hotel Vanoli stoi do dzisiaj z taką właśnie nazwą. No dobra. Hotel Vanoli. To Vanoli możemy uznać, że to jest martwy trop, nie? Absolutnie, ale kurczę, co z tym kanałem? Może w tym dzienniku coś będzie? No to tak czy inaczej tropy prowadzą nas do dziennik ewentualnie. Czy istnieją jakieś na przykład zapiski, nie wiem, bo gazety raczej nie, ale zapiski może, skoro wiesz, nagle takiemu człowiekowi z gminu, że tak powiem, trafia się majątek, to być może gdzieś to zostało zapisane, nie? Majątek? On znaczy, był taki bogaty? No czekaj, podobno po Winkelmanie on dostaje majątek, nie? Ale w sensie rzeczy. Tam medale, wiesz, no tam trochę no to jest było. Majątek. Słuchajcie, nie? Powiem tak. Moim zdaniem w tej chwili pierwszy i podstawowy trop, jaki mamy i gdzie powinniśmy się udać, to do rodziny Termona. Termony, ze względu na to, że po pierwsze oni mają dziennik tego Winkelmana i stamtąd być może moglibyśmy się czegoś dowiedzieć, a po drugie być może od nich też dowiemy się czegoś o tym Drunim, zanim złożymy wizytę jemu z kolei. Jeżeli to jest genialny plan,
Myślę, że powinniśmy go wprowadzić w życie. No to chodźmy. Pełna zgoda panuje w waszej rodzinie. I z takim pozytywnym nastawieniem udajecie się do domu Termonich, rodziny Termonich. Moi drodzy, jest to duża, ładna rezydencja, usadowiona z pięknym w zasadzie widokiem na samo morze. Stajecie przed drzwiami, jest bezpośredni jak gdyby dostęp z ulicy. Ładne takie rzeźbione drewniane drzwi, piękne kołatki przedstawiające jak gdyby takiego lewiatana, takie morskie stworzenie. Pukacie, w końcu słyszycie ciężkie kroki, staje w drzwiach barczysty, wysoki mężczyzna w średnim wieku, ma opaskę na jednym oku, już takie mocne, posunięte za kola, lekki wąsik, okrągła twarz. Tak? Bonjour, monsieur. Nazywam się Thierry Renard i chcielibyśmy, jeżeli nie byłoby to problemem, czy moglibyśmy się spotkać z gospodarzem, seniorem, monsieur Antonio Termonu. Gdyby nie był to problem. Wiem, że nasza wizyta jest trochę nieoczekiwana, ale mam cichą nadzieję, że w tak niesprzyjającej aurze gospodarz nie ma zbyt wiele zajęć, które mogłyby go absorbować. Wy stoicie przed drzwiami, wiatr zawiewa jak szalony, on stoi w uchylonych drzwiach, ten człowiek, jakiś, nie wiem, kamerdyner, no tak wam się może wydaje, jest ubrany elegancko w garnitur. Aha. A w jakiej to sprawie? Dotyczy to... Cóż, w pewnym sensie działalności dobroczynnej w Monsieur Termony i jego rodziny w tym mieście i pewnych kwestii związanych z historią zarówno miasta, jak i tutejszej architektury, ponieważ Monsieur Termona i jego rodzina byli w to mocno zaangażowani, a jesteśmy tym bardzo zainteresowani, to być może mógłby nam udzielić pewnych informacji, trochę o tym opowiedzieć, może pokazać nam jakieś dokumenty znajdujące się w posiadaniu rodziny. Aha. Ma pan wizytówkę? Tak, oczywiście. Podaję. Bierze, zamyka drzwi. Zimno jest wam, ten wiatr wieje. Strasznie do piździ, nie ukrywam. I staję za jakąś kolumienką może, która tam jest, tak, albo coś takiego. Stoicie tak rozglądając się. Normalnie jak partyzant, wziął zamknął drzwi i nie wiecie, czy je kiedykolwiek znowu otworzy. Mija ale trochę... Ale chociaż nie odszedł z takim wydźwiękiem, no dobrze, nie powiedziałeś, że teraz, no to odłożymy to na później. Odszedł z nieuprzejmym wydźwiękiem, tak byście to opisali. I tak stoicie, tak zastanawiacie się naprawdę, czy... Ty Fieri po francusku też mówiłeś, nie? Trochę tak. To on takim bardzo łamaną francuszczyzną odpowiada. Zastanawiacie się, czy on was dobrze zrozumiał, czy on nie zrozumiał, że może wy faktycznie w przyszłości chcecie się umówić na spotkanie i na przykład, nie wiem, on ma do was odzwonić. No to co? Ja tak zapukam jeszcze bez do niego. Przesady, panowie, nie. Bez przesady. Spokojnie, to trochę trwa. Przyszliśmy niezapowiedziani. Dokładnie. Musi nas zaanonsować, no gospodarz musi podjąć decyzję, czy... No ale z gospodarzem to może chociaż po włosku rozmawiajmy, to tam... Luka, czy ja przy Manny przetłumaczymy. Ciężkie kroki. Oni chyba tutaj nie lubią francuskiego. Otwierają się drzwi. Pan zaprasza. Merci, monsieur. Wchodzę do środka. Marco, jak się tylko krótko przedstawia, wprowadza was do środka. Ładny, taki klasyczny hall, widzicie rząd portretów przedstawiających chyba członków rodu Termonów, co sugerują zmieniające się stroje przynależne do określonych epok historycznych. I podobne rysy twarzy. Raczej tak. Sporo też dzieł sztuki. Oczywiście nie jakiś niesamowicie zapierających dech w piersiach, to w końcu korytarz, nikt tutaj by nie trzymał jakichś perełek tak o po prostu,
ale też to nie są jakieś takie buble, nie? To nie jest na zasadzie zamówiony u miejscowego rzemieślnika ceramiczna kolumienka udająca rzymską, tylko raczej są to jakieś autentyczne właśnie, trochę rzymskie, trochę włoskie, jakieś renesansowe, jakiś obraz, jakaś niewielka taka rzeźba. Ładnie, ładnie to wygląda. I prowadzi was tym korytarzem, jest przyjemnie cieplutko, w domu płoną kominki. Rzućcie proszę na spostrzegawczość. O, w tym jestem całkiem niezły. O, ja mam pecha. Także wszyscy tak naprawdę oprócz Manly'ego, przepraszam, wszyscy oprócz Antuana, zauważacie dwa eksponaty, które są takie ciekawsze, albo może wyróżniające się na tle reszty. Jedna jest to taka, wygląda sobie naprawdę prymitywnie, ani rzymsko, ani jakoś tak włosko na zasadzie jakiegoś renesansu czy czegoś w tym stylu. Figurka człowieka o dość takich mocno zaburzonych proporcjach. Trochę jak taki karzeł, ale nie do końca, bo nie jest to po prostu niski człowiek, tylko właśnie niski tutaj tułów, a trochę wydłużone ręce, też takie lekko koślawe nogi. Wygląda ale trochę to taki przypominający gula, tak jak Guillaume, czy? Może przywodzić skojarzenie, ale nie jest to przedstawienie gula, nie? Mhm. Skojarzenie tak, ale to nie jest gul. Może taki wydaje się dość giętki, jakby trochę tańczył, w takiej pozie uchwycony. Okay. A druga rzecz to waza, która przedstawia człowieka, a w zasadzie całą grupę ludzi, którzy wyglądają bardzo podobnie jak ten człowiek i tańczą. Tak jak trochę wam się kojarzy to z jakimiś takimi plemiennymi tańcami. Ale to, co też zauważacie, może bo to nie jest, no są różne dziwne dzieła sztuki, a to nie jest jeszcze jakoś wyjątkowo dziwne. Mistrz gry. A czy ta o zaburzonych proporcjach postać nie jest podobna do tych postaci, które widzieliśmy w muzeum na tym na tej płaskorzeźbie? Na tym, co mnie przyprawiło pierwszy tatuaż? Wiesz, tak. Jakbyś chciał się doszukać podobieństw, to byś się doszukał. Ale czy naprawdę tak jest? Wy możecie być już zasugerowani tym, nie? To nie jest tak, że to jest jeden do jednego. Pewne podobieństwa są przypadkowe. Tak. Może, nie wiadomo. Ale jeszcze jedna rzecz. Właśnie. To, co nawet jeszcze bardziej przykuwa waszą uwagę w tych obu eksponatach, i w tej wazie, i w tej figurce, to fakt, że są takie pokryte dziwnym nalotem. Coś takim jakby półmatowym szkliwem, który raczej maskuje te przedmioty, a nie jakby dodaje im waloru. I trochę, szczególnie może ty, Fieri, bo ty po prostu znasz się na różnych dziwnych rzeczach związanych z dziełami sztuki, to wygląda tak, jakby to było pokryte jakąś taką wydzieliną skał wapiennych. Jakby to gdzieś przebywało długo w jakiejś jaskini kiedyś. Ciekawe. Naprawdę długo. Może to ktoś znalazł w jakiejś jaskini. Przechodzicie w każdym razie przez ten korytarz prowadzeni przez raczej nieuprzejmego kamerdynera. W końcu wchodzicie do eleganckiego salonu, głębokie fotele, kominek obok, w którym aż wasze uśmiechy się powiadają, kiedy słyszycie to takie trzeszczenie tego kominka. Ładne takie klasyczne rzeźbienie na tym kominku, jasne ściany, taki pokój, który w słońcu musi wyglądać pysznie. W końcu zamykają się za wami drzwi i po chwili pojawia się chyba sam pan Antonio Termona. Człowiek smukłej budowy, o takich naprawdę pięknych, sumiastych wąsach, których by się nie powstydził nawet brytyjski arystokrata. Poważne rysy twarzy, takie też sowie brwi, lekko tak z lekką falą uczesane włosy. Mężczyzna po 40 się wydający, już dobrze po 40. Co ciekawe, od razu zauważacie, że nie ma on chyba lewej ręki, a przynajmniej części, bo ma podwinięty rękaw i ma zawiązany rękaw swojej marynarki. Dzień dobry panom, mówi wam i podaje wam dłoń. Mówiąc bardzo dobrym francuskim.
Dzień dobry, Messie. Bardzo miło pana poznać i dziękuję ogromnie, że zechciał pan nas przyjąć. Ach, to przyjemność tak. Dla mnie. Czegoś się panowie może napiją. Mamy teraz porę przed lunchem, więc u nas we Włoszech pije się aperitif. O, jeśli to nie przyjemność. Był problem, to z przyjemnością. Wspaniale. On wam nalewa sam, nawet nie woła tego Marko czy jakąś inną służbę, nie wiecie czy ma. W końcu siada, podając wcześniej wam. Francuski, angielski, jaki język panowie by preferowali? Jak zapewne pan się zorientował, ja jestem Francuzem, więc dla mnie najkorzystniej byłoby po francusku, ale to tak naprawdę w razie potrzeby może moi przyjaciele... Wielu z nas zna włoski, także bariery językowe są daleko za nami. Może angielski. Mi jest obojętne. Mistrzu gry, której on ręki nie ma? Lewej. Ale to jest dłoni nie ma, czy całej ręki? Jakby połowy ręki się wydaje. Ma podwinięty ręka. A tamten w bibliotece nie miał dłoni, nie tak? Nie miał dłoni. Dłoń? Obu tak. Dłoni. Obu dłoni. Mhm. Możemy po angielsku. Okej. Okay. Faktycznie. Zatem, panów prośba o spotkanie się była całkiem tajemnicza. Byłbym wdzięczny, gdyby panowie zechcieli wyjaśnić nieco więcej. Już spieszymy z odpowiedzią, dlatego że równie tajemniczy jest temat, z którym przychodzimy. Jest to, jakby to ująć, tajemnicze życie... Interesuje nas, najkrócej rzecz biorąc, interesuje nas postać, w której historię jest mocno zaangażowana pańska rodzina, mianowicie tutaj znamienita postać tego miejsca, monsieur Winkelmann. Ach, tak. Winkelmann. Pan Winkelmann. I historia z nim związana. Powiedziano nam, że w pańskim posiadaniu jest dziennik tego szlachetnego przedstawiciela miasta, ale też chciałem zapytać o, być może mógłby pan coś opowiedzieć zarówno o tym symbolicznym grobie i okolicznościach jego powstania i o rzeźbiarzu, który go wykonał. Ja jestem marszandem, monsieur, i no, trzeba przyznać, że jakby pewne elementy tej konstrukcji jego rzeźb są tak interesujące, awangardowe, że chętnie skontaktowałbym się z przedstawicielami jego rodziny i być może, bo słyszałem, że zginął w dość tragicznych okolicznościach. Tak, ale być niestety, może, tak. Ale być może... udałoby się dowiedzieć czegoś więcej o jego twórczości. Może mógłbym, nie wiem, na przykład nabyć jakieś jego dzieła albo pośredniczyć w sprzedaży ich zainteresowanym kupcom, którzy interesują się tego typu sztuką. Ale właśnie również interesuje nas historia monsieur Winkelmana tutejszego właśnie i rzeczy z tym związane, z jego przeszłością, z jego dziejami. Wspaniale, wspaniale. Zatem postaram się spełnić zadość pamięci moich przodków, znakomitego Giovanniego i mojego drugiego świętej pamięci już ojca Markusa. Zatem, drodzy panowie, i on zaczyna dość przydługą, ale bardzo dumną opowieść o rodzinie Termonów, zaczyna opowiadać o kupieckich losach tej rodziny, o tym, jak w końcu zainteresowania rodowe poszły bardziej w stronę nauki, historii, sztuki, kultury. Rozwodzi się na temat edukacji jego przodków, szczególnie właśnie Giovanniego i ojca Markusa. Zauważa, że w Trieście pamięć jest bardzo ważna, bowiem miasto to nie ma aż tak głębokich włoskich korzeni, bowiem no niestety przez chęć rywalizacji z Wenecją musiało się podporządkować. O tym Giovanni mi Markusie coś więcej? I zaczyna dalej opowiadać na temat tego, że właśnie Giovanni i Markus chcieli dbać o to, żeby pewnego
sposobem ubogacić Triest, dodać mu waloru i też uczcić pamięć tych, którzy zapisali się złotymi głoskami nie tylko przecież w samej historii Triestu, ale także w historii nauki, archeologii, antropologii, etc. Archeologii, zauważyłem w korytarzu bardzo ciekawe eksponaty starożytne. Nie kojarzę takiej cywilizacji, mimo że tak jak mówię, no, interesuje się sztuka, jest moją pasją. Mam tu na myśli tę niezwykłą wadę i jedną z figurek, które tam się znalazły. Czy mógłby mi pan coś więcej opowiedzieć na ich temat? Z miłą chęcią, drogi panie. I zaczyna dalej opowiadać długi dość wywód. W międzyczasie zaczynacie głodnić, bowiem już jest pora obiadowa praktycznie, kiedy... Ja się nachylę do Thierry'ego. Thierry, oczywiście jak znajdę taki, wiesz, moment, kiedy on się tam, nie wiem, może do Antuana się odezwie czy coś, powiem: Thierry, czy może tylko jakoś pospieszyć? Kurwa mać. No więc wyprawa mego ojca w Andaluzji. Signore, bardzo chętnie byśmy posłuchali i o panu ojcu, i o panu dziadku, i o wszystkich jego przygodach, aczkolwiek jesteśmy najbardziej spragnieni. Jesteśmy najbardziej spragnieni postaci Winkelmana, dlatego że on jest jednak najbardziej tajemniczy. Ach, no tak. Wszystkim. O, panowie, wybaczą. Dla mnie jest straszny gaduła. Czasami trzeba mnie temperować. No niestety, jak się czasami rozgadam, to... O mój Boże, ileż to już czasu. Jak ten czas leci, prawda? Która to już godzina? No prawda, jest już po pierwszej. Prawie tak szybko jak ten wiatr na dworze. O, może nie aż tak szybko, mam nadzieję. I słyszycie pukanie. Proszę. Widzicie, że pojawia się chłopak, taki koło 20-paroletni. Panie Termona, obiad jest już gotowy. O, to wspaniale. Mniemam, że zjemy obiad razem. Dokończę moją opowieść i przedstawię panom to wszystko, co panów może interesować. Bylibyśmy zaszczyceni. Przyjemnością. Fantastycznie, zatem zapraszam do jadalni w takim razie. Przechodzicie, podany jest suty obiad. On wiesz co, ja tak na spokojnie, wiesz, słuchając go i wiesz, i wsłuchując się w to wszystko, wiesz, obserwuję go jednocześnie pod takim kątem, czy w tym całym jego zachowaniu, w tym całym entuzjazmie, pasji i tak dalej, czy ja w tym wyczuwam jakąś fałszywą nutę, na zasadzie takiej, czy to jest, wiesz, czy on coś próbuje tym przykryć, czy to jest tylko szczere to, że on się tym wszystkim dzieli, czy jest na zasadzie takiej, że wiesz, jakby jednak jest w tym jakiś troszkę do nas, czy dystans, czy ostrożność, czy jakieś rzeczy, które stara się, nie wiem, czasami gdzieś tam zgubić jakiś detal, wiesz, no, no to przy czym na mówię, ja to robię tak po prostu, wiesz, ponieważ on długo o tym opowiada, bardzo to ja długo. Staram się po prostu, wiesz, jakby ten czas, jasne, tak wiesz, najpierw się wczuć w niego lepiej, ponieważ wiesz, ja nie jestem bardzo dobrym znawcą ludzkich charakterów i tutaj, wiesz, jakby chodzi mi o to, żeby po prostu, wiesz, dobrze to wyczuć, więc nie wiem, tak żeby... Rzucaj na psychologię. Mówiąc kolokwialnie, żeby to z kością premiową jakoś na przykład zrobić za ten czas, który w to wpakuje. Może tak być. A wiesz co, Sylwany, ja z kolei bym się skupił na tym, jak on miał minę, jak na początku słyszał o tym Winkelmanie, bo wydaje mi się, że to niecodziennie ktoś go to nazwisko pyta i ciekaw jestem, jak się mu kojarzy. No to rzuć na psychologię. Może codziennie ludzie przychodzą od księdza straszącego ich Winkelmanem. Tak, ja jego historię biorę za dobrą. Oj. Niestety, macie wrażenie, jakby ten człowiek jest tak chaotyczny, a jednocześnie zorganizowany w swoich opowiadaniach, że trudno za nim nadążyć, nie? I zawsze jest krok przed wami. Mogę to jakoś forsować na przykład to w ten sposób, że... Wiesz co, okej, jeśli będziesz forsował, to będziesz troszeczkę chciał poprowadzić tą rozmowę swoim trybem, tak chcąc jakby wysądować jego reakcję, on uzna, że jesteś po prostu niekulturalny i w taki chamski sposób przycinasz to, co on mówi. Ale spróbuję, wiesz co, spróbuję, bo psychologia to jednak coś jest, co powinno wejść i też weszło tym razem, także... Manly, co ty w międzyczasie? Ja bym chciał się dowiedzieć od ciebie, czy ja odnoszę wrażenie, że on
że to jest historia, którą on dobrze zna i wyczytał, albo ktoś mu ją opowiedział, czy on po prostu szyje? Czy to jest ściema jedna wielka? No to już na psychologię. A to co, on opowiadał o rodzinie? Czy... No, no, nie o rodzinie, o Winkelmanie i tak dalej, wiesz. Ale w sensie... on o Winkelmanie jeszcze nie zaczął. Nie, on jeszcze nie zaczął o Winkelmanie. On na razie opowiadał o korzeniach Triestu swojej rodziny i chęci ubogacenia tego wspaniałego miasta. Zastrzelę go za chwilę, głupadu. Zastrzelę go, no. Manly, nie masz pojęcia. Patrzysz na niego, właśnie jak... wiecie, że to jest przysmak w Trieście, takie sardynki przyrządzone z oliwą, skórką cytryny i różnymi warzywami. Znaczy, nie warzywami, tylko przyprawami. Antoine, on się wydaje... nieprawdopodobnie pozytywny, cieszy się, że może opowiedzieć tę historię, ma do was jak najbardziej pozytywne, wręcz takie, traktuje was jako ludzi, których jakby za dobrą monetę bierze waszą obecność. Super. Świetnie, cieszy mnie. No dobrze, zatem... I on mówisz, że ma, nie ma tej lewej części ręki lewej, co nie? Ma tak, ma podwinięty rękaw, no. Wiesz co, tak sobie jeszcze się zastanowię gdzieś tam w międzyczasie, my... nie mamy lewej ręki, nie słyszeliśmy o lewej ręce symulakrum. No macie lewą nie, rękę symulakrum. Tak, dobra. No, lewą akurat nie mamy. Tak, lewą nie mamy, prawej nie mamy. Prawej ja wiem, że chcecie zadać to pytanie, więc ja to zrobię. Ale on miał już... Panie ogólnie... Teromona, pan wybaczy moją niedyskrecję, ale czy to był wypadek? Tak, no niestety wojna nie zna rozróżnienia między szeregowcem a oficerem. No i niestety był to bardzo przykry wypadek podczas wojny. A nie myślał pan o tym, żeby zamaskować to i użyć czegoś w rodzaju symulakrum? Protezy jakieś? Jakieś protezy. Szczerze powiedziawszy, nie. Jest to rana wojenna, którą odniosłem w służbie Włoch, więc w pewien sposób jest to też powód do chluby dla mnie. Trzeba bowiem nosić moja medal. Rodzina zawsze wiernie starała się, nawet w tych trudnych... I zaczyna dalej opowiadać. Jasne, powiedz mi, czy jak powiedział symulakrum, jak powiedziałem symulakrum, że on to usłyszał. Czy jakaś zmiana była w jego zachowaniu? Absolutnie nie. Okej. Okay. Symulakrum nic mu nie mówi. Drogi panie, ale obiecał nam pan, że nam opowie o Winkelmanie. Ach, no tak, przepraszam. Ileż ja już panom czasu zabrałem. Jak ten czas minie? Które to już to godzina? Tak. O, dochodzi druga. Słuchaj, ja ci coś powiem. Jak on ma ochotę się tak... Wiesz, ale jemu nie mów dalej. Jak on się na tym, jak on się tak nad tym rozwodzi i tak dalej, to ja, wiesz, staram się, wiesz, może nie tyle, wiesz, powiem tak, staram się go jeszcze tak troszkę, wiesz, urzec, zauroczyć swoimi pytaniami i tak trochę podprowadzić na zasadzie takiej, żeby, wiesz, żeby on nam maksymalnie właśnie chciał, wiesz, pójść na rękę z jednej strony, ale też właśnie troszeczkę może go tak naprowadzić na to, żeby właśnie, wiesz, w tych... żeby te informacje, wiesz, tak bez poczucia takiego z jego strony, że my nie jesteśmy tym zainteresowani, nie? Mhm. Wiesz, żeby ale go nie jesteśmy, urazić. Panie że... Teroma, jest, ja, pan wybaczy, ale ja będę prowadził notatki, jeśli pan pozwoli, gdyż chciałbym wspomnieć o historii pańskiej rodziny w książce. A jakiej książce? O Winkelmanie ma się rozumieć, a pana ciekawe. Rodzina jest, jak pan wie, bardzo związana z tą postacią. No może nie bardzo, dzieje naszej rodziny są długie, ale faktycznie mamy jakiś swój mały udział. Śmiało panowie, częstujcie się tiramizu. Moja gospodyni robi wyjątkowo dobre. Zatem... Moi drodzy panowie, a propos Winkelmana, jest to tak, że mam dziennik, którego posiadanie przed mój pradziad. Sądzę, że jest to rodzaj pamiątki rodzinnej, ale nic tak naprawdę więcej. Jestem człowiekiem dość pracowitym, zajętym, więc nigdy nie miałem czasu ani jakiegoś
przyznam się bez bicia, może z lekkim wstydem, zainteresowania, by przeczytać dziennik pana Winkelmana. Bowiem, wyobraźcie sobie, panowie, że ów dziennik spisany jest Greką. I to raczej tą antyczną odmianą Greki. To faktycznie nie bardzo niezwykłe. O, jakby nie patrzeć, Da Vinci też miał różne swoje dziwactwa. No widocznie geniusze tak mają. No, tak. I sporządzają te notatki takie. Ale ja miałbym jeszcze jedno pytanie, Messie, ponieważ wiem, że medale, które były w kolekcji Messie Winkelmana, które pański ojciec podarował muzeum, on tam widzieliśmy tę kolekcję, zwróciło moją uwagę to, że ona oryginalnie zdaje się, że była większa, że było tam jedno miejsce puste na tej poduszce, na której były one sprezentowane, było tam miejsce puste. Chyba tak. Faktycznie jest to sprawa tajemnicza, bowiem nie mam pojęcia, co się stało z tym 8. medalem. Może został on skradziony? A może, no kto wie, dalej gdzieś tutaj jest ukryty? Chyba najwięcej się dowiemy, jak zajrzymy do tego dziennika. No tak, tak. Widzę, panowie, książka o panu Winkelmanie, jeśli jeszcze moja rodzina będzie wspomniana, to jest to dla mnie niezwykły zaszczyt. Bardzo mi miło, drogi panie Hall. Zatem nie widzę problemu, żeby panom na czas krótki przynajmniej użyczyć ów dziennik. On nie jest gruby i zawiera zbyt wielu stron. Co więcej, mam namiary do całkiem dobrego lingwisty, tłumacza w naszym mieście. To jest mój stary znajomy. Więc jeśli panowie powołają się na mnie, to sądzę, że całkiem szybko przetłumaczy wam ten dziennik. Wspaniale, Messie. Jest pan niezwykle pomocny i bardzo życzliwy. Nie przesadzajmy. Miałbym jeszcze jedno pytanie, ponieważ jak się domyślam, ze względu na pański wiek, był pan już, miał pan zapewne okazję mieć jakąś styczność i poznać Messie Leona Druni, tego rzeźbiarza, który odpowiadał... Właśnie chciałem jeszcze do tego wrócić. Wypłynęło to na początku naszej rozmowy, ale się całkowicie zagadałem i zapomniałem o tym. Tak, faktycznie tragiczna historia pana Druniego, tragiczna. Ale cóż, artysta, prawda? Artysta. Już nie takie historie się zdarzały. W każdym razie, ja pana Druniego, Leona Druniego, zbyt dobrze nie znałem. Niemniej tak się składa, że ów młodzieniec, który zaprosił nas na obiad, który jest u mnie zatrudniony jako lokaj, to Cezary Druni, syn Leona Druniego. Ale on tak naprawdę ojca ledwo co pamięta, był małym brzdącem, kiedy jego ojciec nieszczęśliwie zaginął, a potem okazało się, że zginął. A czy nie byłoby problemem, nie byłoby jakąś z mojej strony impertynencją, gdybym poprosił o możliwość zamienienia z nim kilku słów i porozmawiania o jego ojcu? Bynajmniej, drogi panie. On wstaje, będzie na chwilę znika. I po chwili wraca, widzicie, że trzyma dziennik, który jest oprawiony w taką obwolutę. Proszę, podaję wam, sądzicie, że to ten dziennik Winkelmana jest pewnie. A za nim właśnie wchodzi chłopak, dość taki wyglądający na lekko spiętego, rude włosy, takie w zasadzie posągowe rysy twarzy, lekko linos. Patrzy na was wyczekująco. W jakim wieku jest ten chłopak? Ile 20 parę. 22, okay. Może 23. No to ja wstaję, podchodzę do niego, wyciągam rękę, witam się, prawda. Pytam najpierw, czy prawda zna francuski, angielski, bo ja niestety z włoskim nie bardzo, więc... Francuski trochę ostatnio się uczę. No to staram się tak, wiesz, powoli i w prostych słowach i pytam go, Messie, chciałem
jeśli można zapytać pana o pana ojca i jego twórczość. Może mógłby pan coś więcej o nim opowiedzieć? Szczerze to nie za bardzo. No, byłem mały, jak mój ojciec zginął. Później wychowywała mnie ciotka od strony mamy. I wiem, że był dość uważany, przynajmniej był za szalonego artystę. I cały czas miał taki rodzaj obsesji odnalezienia tego zaginionego medalionu Winkelmana. To ciekawe. Ale to mi się chyba nie udało. A Monsieur Czyf pozostawił może po sobie jakieś zapiski, które byłyby w posiadaniu pana i pańskiej rodziny, czy jakieś notatki, albo coś takiego, co jeżeli byłaby możliwość, nawet za jakąś odpłatnością, wynagrodzeniem, moglibyśmy przeczytać i dowiedzieć się czegoś więcej? Nie, niestety. A drogi chłopcze, a może wiesz, na podstawie czego twój ojciec sporządził ten pomnik? No tak patrzy trochę dość niepewnie na Termonę. No śmiało, chłopcze, śmiało. Odpowiedz na pytanie. No, mój ojciec ponoć miewał sny i to w tych snach widział różne dziwne rzeczy, które później przekładał na swoją sztukę. Czy chcesz mi powiedzieć, że w snach widział Winkelmana? Nie, chyba nie, nie wiem. Ale może? A czy mógłbyś nam pokazać jeszcze inne jego dzieła, które... Nie, no nie mam. A powiedz mi, czy może... Wspominał coś o jakichś ewentualnych tropach dotyczących tego medalionu? Bo skoro mówisz, że miał obsesję na jego punkcie, być może... Chyba nie, raczej tylko o tym gadał, ale nic mu się za bardzo nie udało. Ja w tym momencie też przenoszę wzrok na Termonę. A pan Messier może słyszał coś na ten temat? No, faktycznie. On miał dużo różnych dziwnych pomysłów z tego, co też zasłyszałem. No ale... No to były tylko pomysły artysty, które pojawiały się i znikały równie szybko, jak się pojawiały. Czyli żadnych konkretów odnośnie tego medalionu. Nie. Jednak ten pomnik, który jest w muzeum, jest niezwykle dokładny. I zastanawiam się, kto mógł być modelem, albo co mogło być modelem dla niego. W bibliotekach jest obraz pana Winkelmana, pióra jego przyjaciela. O, to oczywiście zgadza się, ale chodzi mi tutaj o drobne szczegóły, które zawiera pomnik, które nie są widoczne na żadnej grafice ani obrazie. No, wie pan, artysta zawsze musi uwzględnić drobne szczegóły, ale skąd założenie, że są one faktyczne? Ja niczego nie zakładam, po prostu pytam. No ja sądzę, że naprawdę się nie posiłkował niczym więcej niż tym obrazem. Oczywiście. No cóż, patrzę po pozostałych... A czy nasz drogi gospodarz sam nie próbował odnaleźć tego medalu? No w końcu jest to dziedzictwo pańskiej rodziny. Dziedzictwo, czy ja wiem? Niekoniecznie, no. Moja rodzina kupiła to, co kupiła. Nie było tam tego medalionu, więc trudno. Właśnie, uznać, jednak kolekcja to jedność. Ale ciekawi mnie jedna rzecz. Jedność póki jedność jest. Być może pan będzie w stanie rzucić trochę więcej światła, bo jak tutaj w lokalnej bibliotece i w archiwach gromadziliśmy informacje na temat Winkelmana, niezwykłą ciekawość wzbudził jeden szczegół w jego historii, mianowicie bardzo nietypowe zachowanie, że swój majątek zapisał kelnerowi w hotelu, w którym przebywał. No, taka hojność
nie jest częsta i osoba, która no, nie była żadną jego rodziną raczej, ani nikim takim, nagle odziedziczyła po tym światłym umyśle właśnie tę kolekcję medali, która zdawałoby się miała dla niego jakąś szczególną wartość i być może resztę dóbr, które były jego dorobkiem, mniejszą, większą, no ale tak czy inaczej, prawda, jest to dość niezwykłe. Czy Messie, wiesz może, jaka historia za tym się kryła? Dlaczego podjął taką decyzję? Ja biografem pana Winkelmana nie jestem, więc sądzę, że oczywiście, jeśli panowie być poczynili... Może pańscy przodkowie coś wspominali na ten temat. To wydaje mi się, że mimo pewnych związków naszej rodziny z panem Winkelmanem, to całym szacunkiem, ale życie pana Winkelmana nie była gorącą historią, które pokolenie jedne przekazywało drugiemu i tak dalej. Rozumiem. Jeśli nawet mój pradziad wiedział, to niestety rozumie pan. Rozumiem. Oglądam się w stronę właśnie tej kucharki, jeśli ona tam gdzieś jest. Absolutnie wspaniałe tiramisu. Merci. Grazie. Wspaniałe. Antonio wstaje, daje znak Cezara, żeby już się oddalił i prowadzi was. Właśnie do tego chłopaka młodego, a bardziej o nim, czy jak on nam opowiadał w sumie te rzeczy o swoim ojcu, czy dziadku, to czy on to bardziej mówi tak po prostu szczerze, czy może to jest w jakiś sposób... To w jaki sposób jego ojciec żył tak, nie wiem, bolesne, że chciałby przynajmniej o niektórych rzeczach, które się działy... On naprawdę miał 3-2 lata wtedy, więc tutaj raczej... A, dobra, rzeczywiście. Nie wykazywałem. Raczej 3 latek nie oceni, czy było coś do niego tak bolesne, że coś będzie zmieniał. Jasne. Więc on was odprowadza, mówi, dobrze, panowie, to jest dziennik. Tutaj, on widzicie, że w międzyczasie coś, jak mówił Cezaren, napisał coś na karteczce. Tutaj jest adres i nazwisko mojego znajomego lingwistę, Stefano Montanelli. Mhm. Proszę się tam udać, no najlepiej niezwłocznie, jeśli panowie szybko chcą to przetłumaczyć. Proszę się powołać na mnie. No i przede wszystkim... Moi drodzy panowie, jak wam się coś uda może więcej ustalić, coś rozwikłać, no to podzielcie się tym ze mną. No i oczywiście oddajcie dziennik, kiedy już nie będzie wam potrzebne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, Messie. Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony nam czas i życzliwość i całą tę hojność. Cała przyjemność po mojej stronie. Wszystkiego dobrego. I Messie, jeszcze jedna rzecz, tylko... gdyby potrzebował pan kiedyś pomocy marszanda, to... moją wizytówkę już przyjął pański kamerdyner, więc istotnie. Jestem do usług. Będę pamiętał, dziękuję. Wychodzicie na wiatr, znowu jest nieprzyjemnie, jest już dobrze po 14, spędziliście tutaj, no, przynajmniej 2, może nawet 3 godziny. Dużo historii usłyszeliście, no ale macie dziennik Winkelmana w ręku. I adres do lingwisty. I jedziemy do tłumacza, tak? Tak, ja po drodze jeszcze właśnie, jak jesteśmy gdzieś tam w taksówce, to mówię, słuchajcie, no, poza dziennikiem, to wydaje mi się, że jeszcze jedyną osobą, którą można by bardziej pociągnąć za język, to jednak mimo wszystko młody, jest nie? ten... Młody niekoniecznie. Młody wydaje się, że może faktycznie nie wiedzieć nic o swoim ojcu, jeżeli był takim dzieciakiem. Może ta jego ciotka coś mogłaby więcej rzucić światła na to, ale myślałem raczej o tym księdzu. O księdzu? Tak. Ten ksiądz wydawał mi się podejrzany dość mocno. To nawet nie tyle podejrzany. Ja mam wrażenie, że to było na zasadzie takiej, że on wiedział więcej na ten temat i ostrzegał nas, ale nie chciał jakby się wdawać tutaj w szczegóły. I no cóż... A w jaki sposób tego księdza przekonasz do tego, co on powiedział? Ale to sposób przekonania księdza zostawmy na chwilę. I czy zwróciliście uwagę, jak ten chłopiec, zanim cokolwiek opowiedział o swoim ojcu, czekał na akceptację swojego chlebodawcy? Mm-hmm. Pracuje u niego. Znaczy to nie wydaje się... Żeby nie wyolbrzymić, raz była taka sytuacja. Raz popatrz, to nie cicho było za każdą grę. No, już nawet nie przesadzaj. Z drugiej, jeszcze jedna rzecz jest, która w sumie nie wiem, czy nie powinna nas zaniepokoić. Mm-hmm. Trochę łatwo nam poszło, nieprawdaż? Zobaczmy, co nam mówi. Nie przesadzajmy, nie zawsze nam musi iść jak po grudzie.
I to... No ale oddał dziennik, który jest w zasadzie jego dziedzictwem. No, no tak, zupełnie obcej bandzie ludzi. No. Ale z drugiej strony wypytywaliśmy o dość bliskie mu w jakiś sposób szczegóły, a on jest takim gadułą, że jeszcze no trochę nie, strzeliłbym sobie w głowę. Masz słuszność, ale powiedz, czy to nie wzbudza twojej podejrzliwości? Proszę, zrzućmy to na mój urok osobisty. Moi drodzy, dojeżdżacie do... Zrzucam to na jego urok osobisty. Dojeżdżacie do eleganckiej kamienicy. Całkiem nowy, ładny budynek. W końcu przez gosposię jesteście wprowadzani do bardzo zakraconej małej pracowni, która to jest ten rodzaj pracowni, gdzie książki nie mieszczą się na półkach i po prostu są w stosach ułożone na podłodze. Sylwan, jeszcze jeden maleńki drobiazg. Ja jeszcze właśnie w taksówce, jeśli była możliwość, to wziąłem ten dziennik, obejrzałem go, ale obejrzałem go pod kątem, wiesz, takim na zasadzie na przykład takiej, czy tam w obwolucie nie ma czegoś wszytego, wiesz, jak to czasami bywa, czy nie ma jakichś, wiesz, tam... Bo wiesz, na przykład czasami zdarzało się, klucz że... do skarbca. Albo... Nie, nawet... tutaj, nie, z góry mówię, tu nic nie ma. Nie ma, okay, jest pusty. Dobra. A ja w sumie bym się przejrzał, tak przekałtkował ten dziennik, patrząc na charakter pisma tego Winkelmana. Czy to jest dziennik, który on przez jakiś dłuższy okres czasu prowadził, czy przez... Czy to jest gruby dziennik, o, może w ten sposób? Nie, gruby nie jest. No to słuchaj, ty kartkujesz dziennik, a ja z kolei mam jeszcze jedno pytanie do was. Panowie, czy... No bo intryguje mnie to, że on nie miał tej dłoni, jego lokaj nie miał oka, tamten facet w bibliotece nie miał obu dłoni. Czy tutaj jakaś mafia, kurczę, porachunki na przykład? Wielka wojna. Jesteśmy po wojnie. Dokładnie, jest tyle osób, weteranów wojennych, którzy są okaleczeni. Powiedzmy tak, nieraz amputacja jest lepsza niż śmierć w pewnych sytuacjach. Powiedziałbym nawet w większości sytuacji. I wiem też, że jestem z daleka, ale mieszkałem kilka ostatnich miesięcy we Włoszech i powiem szczerze, że nie trafiłem na aż tak dużą liczbę ludzi pozbawioną kończyn. Dobra, to ja tak w lekkim tajmie powiem, jakby w temacie, ale taką na zasadzie drobnej dygresji, że moja mama wspominała w czasach takich, jak w swojej młodości była w Austrii, tam właśnie były ofiary II wojny światowej, weterani z II wojny światowej. Ona zwróciła uwagę na to, że tam było bardzo, bardzo dużo osób właśnie, które były po jakichś amputacjach bez rąk, bez nóg i tak dalej, i to były właśnie efekty wojny. To wtedy to była norma. Jestem z Kanady, więc nie mam o tym pojęcia. Jasne, no ale to jakby, wiesz, więc ja mówię, że nie, to tutaj to nie jest nic niezwykłego, więc i jako Thierry też mówię, nie, to nie jest niezwykłe. Tutaj weterani wojenni w każdym kraju tutaj, gdzie pan rzuci okiem, to zobaczy pan weteranów właśnie bez rąk, bez nóg, bez oczu. Nawet już widzieliśmy wielokrotnie w trakcie naszej podróży. Moi drodzy, tak to się magicznie cofnęliśmy w czasie z biura tłumacza do waszego samochodu. Wróćmy do biura tłumacza. Wróćmy do biura. Zakracony, pełen kurzu pokój. Niewielkie biurko, chociaż może ono wcale nie jest niewielkie, ale jest tak zawalone, że wydaje się gdzieś tonąć w tym wszystkim, co tutaj jest. Gosposia was wprowadziła do środka. Widzicie mężczyznę, też już raczej nie najmłodszego, chociaż no jeszcze wyglądającego na absolutnie aktywnego zawodowo. Taka krzaczasta, trochę nieutrzymana, dobrze broda, całkowicie tutaj już wyłysiały na czubku głowy, tylko z boku ma czarne jeszcze włosy, taka dość bulwiasta cera i taki sporych rozmiarów, raczej można by powiedzieć, że jest trochę gruby, ubrany, chociaż tak na wpół elegancko, tak domowo, ma taki surtut. Właśnie gdzieś przegląda jakieś papiery, podnosi wzrok znad nich i widzicie, że nie wstaje na
wasze powitanie. I tak w pierwszym momencie was to zdziwiło, ale po chwili, kiedy zrobiliście krok, dwa kroki w jego stronę, zobaczyliście, że mężczyzna ów siedzi na wózku inwalidzkim i przykryty jest kocem. Dzień dobry panowie. Bonjour, monsieur. Skierował nas do pana monsieur Antonio Termona. Podobno jesteście przyjaciółmi, bardzo nam polecał tak. pana jako wybitnego lingwistę i właśnie w tej sprawie chcielibyśmy się do pana zwrócić o pomoc. I dlatego przechodzimy z wybitnie tajemniczym dziełem, mianowicie dziennikiem pana Winkelmana. A, no tak, chyba coś nawet o tym słyszałem. Rozmawialiśmy o tym kiedyś z panem Termonu. Byłem nawet zainteresowany przetłumaczeniem go, ale jakoś nigdy nie było czasu. Byłem zajęty swoimi zawodowymi kwestiami. W takim razie Messie idealnie się składa, dlatego że Messie Termona wypożyczył nam ten dziennik właśnie i skierował nas do pana z prośbą, gdyby zechciał nam pan pomóc w jego przetłumaczeniu. O, proszę. No dobrze. Dobrze, to w sumie z chęcią, bo ostatnio zajmowałem się urzędowymi tłumaczeniami. Nie jest to nic zbyt lotnego ani porywającego, więc taka ciekawa odskocznia byłaby dla mnie mile widziana. Pokażą panowie ten dziennik? Oczywiście. Ja wskazuję na Antoana, bo chyba on tak, Antoan. On tak przegląda. Wyjmuje mu dziennik. Niesamowicie schludne pismo. Bardzo, bardzo dobre do czytania. W zasadzie wręcz jak z jakiegoś podręcznika greki. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak skrupulatnie zapisywał litery. To dobrze. To dobrze, dzięki to temu. To świetnie będzie się składa. Ile by to pan, ile by to panu zajęło? Ale no cóż. Nie jest to zbyt grube dzieło. Będzie się łatwo tłumaczyło. Jeśli będzie ciekawe i mnie wciągnie i popracuję nad tym do wieczora przynajmniej, to może proszę jutro się gdzieś pojawić mniej więcej, no, o tej samej porze, może troszeczkę później, 15-16 jutro. Jeśli, dobrze. Mam nadzieję, że mi się uda do tego czasu skończyć, jeśli nie, to wtedy dam panom już konkretną datę, ale może się uda. Oczywiście. To ja się zabieram jeszcze do pracy w takim razie. Tak, jeszcze no, oczywiście pozostaje kwestia ustalenia honorarium, ale to już no tak. zostawię moim kolegom. Ile pan uzna, jak przyjdziemy, tyle zapłacimy. Pieniądze nie są dla nas żadną bawiłą. A tym bardziej za tak świetną pracę, no w końcu nie każdy zna grekę. No tak, to prawda. Jeszcze tak staro. Nie jest to aż tak częste, więc oczywiście no cóż, być muszę może z czegoś żyć, ale nie chcę też panów okradać. Także jakoś się dogadamy. Być może dlatego jego pismo było tak schludne, nie były to litery, którymi się posługiwał na co dzień, więc używał ich raczej pewnie jako dodatkowego szyfru. I może. Po prostu znać w tym też człowieka, który jest dość merytoryczny i rzeczowy w swoim życiu. Oczywiście. Właśnie, Sylwan, tak z ciekawości, jak ja wcześniej wertowałem ten dziennik, czy tam pod koniec to pismo nadal było tak schludne, czy ono już było takie, że widać było, że coś tam panu Winkelmanowi Peron odjeżdżał? Nie, po piśmie. To raczej właśnie nie. Raczej cały czas było schludne. Co się działo w jego głowie, to tak. A, to nie inna wiesz. Sprawa, oczywiście. Ale widać, zachował swoje zasady. Okej, jasne. No to wiesz, dziękuję bardzo i to w takim razie jutro właśnie tak po 15 się pojawimy, czy bliżej 16. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No właśnie, jest już też teraz popołudnie. Niedługo już będzie tak naprawdę ciemno, no bo jest styczeń, no więc już po 16 jest zmrok, więc macie to jeszcze ostatnią godzinę dnia, ale jest i tak ciemno, bo tak grubego całunu chmur jak tutaj w Trieście, to dawno nigdzie nie widzieliście. No cóż, nie jest zaskoczeniem, że wiatr dalej dmucha, a wy sami
zastanawiacie się co dalej, chociaż najchętniej byście po prostu byli w zamkniętym pomieszczeniu gdzieś i nie wychodzili stamtąd ani na moment. A co, Sanju, to jeszcze raz? Muszę powiedzieć, że nie potrafisz się targować. A Luka... Nie potrzebuję się targować. Luka, wspominałeś, że chciałbyś odwiedzić tego księdza ponownie? A to ma jakikolwiek sens? Moim zdaniem ma. Wspominałem. To bardziej chodziło mi o to, że wydawał się być, tak jak Thierry wspomniał, że on coś wiedział więcej niż chciał nam powiedzieć, a nie... No tak, jakby... jak najbardziej, tylko jak go do tego przekonać. Nie odciągał nas od tego, co chcieliśmy zrobić, w sposób, hej, ja nic nie wiem i jakby nie dam wam informacji, tylko wiem, ale nie powiem. Tak, raczej... Spieszyło mu się na mszę. Czy raczej nas ostrzegał... Może... Raczej nas ostrzegał na zasadzie takiej, że kryje się za tym coś złego, co może być dla nas niebezpieczeństwem, więc no... Tak, ale... Wydaje się, że zwykle księża tego nie robią. Prawdę mówiąc, rzadko bywam w kościele. A przynajmniej w celach religijnych. A poza tym mówię kilka... Nie kradnij, nie cudzołóż. Nie zabijaj, bo spotka cię straszliwa kara. Jakaś mówił bliżej nie wiadomo. Mówił, że nic nie wie i w sumie tak bardzo chciał, żebyśmy się po prostu od niego odczepili i trzeba by było go jakoś przekonać do tego, żeby coś nam powiedział, bo ja wątpię, że tak sam z siebie, jak znowu do niego no to pójdziemy. Cóż, spróbujmy. Pojedźmy i spróbujmy. Mhm. A prościa będzie wam dane. Nie myślicie, że może lepiej byłoby tam w mniejszej liczbie się, w mniejszej sile się udać do niego? Bo co to zmieni? Wydaje mi się, że księża to są tacy ludzie, którzy jeśli chodzi o tête-à-tête, twarzą w twarz bardziej się otwierają, a jeśli jest więcej trochę słuchaczy, to wpadają w ten taki ton paznodziejski, którym... Kaznodziejski, tak, tego słowa szukałem. Cóż, trudno mnie to ocenić, aż tak dobrze księży nie znam. Chociaż ale możemy, do czynienia, możemy ale... spróbować, jeżeli Manli czujesz się na siłach, no to... Nie, ja słuchajcie, nie, do niczego nie namawiam, tak, ani do niczego was mam nie chcę skłaniać. Mam niejasne wrażenie, się zastanawiam. Że... Mam ale niejasne wrażenie, że że Messie Hall jako głowa własnego kościoła może troszkę tutaj jakby być... Nie jestem głową kościoła i nie chciałbym sprawiać też takiego wrażenia, że chcę z nim rozmawiać, bo ja w przeciwieństwie do was uważam, że on nie ma nam nic do powiedzenia. No, w porządku, no to właśnie... Ty, ja aczkolwiek, też tak jak mówię, nie chciałbym po prostu jakby naciskać, ale nie wpływać na was w jakiś sposób, bo być może jest coś w tym, co mówicie. No to już jak uważacie, ja bym się tam chętnie wybrał. Możemy tam pojechać we dwóch z Antoanem na przykład też, jeżeli... No, ale też nie jestem przekonany do tego, może z Luką, jakby z Luka no to jesteście... Luka, to pojedźmy razem, Luka. Dobrze, pojedźmy. Nie ma problemu. Myślę, że... No nie wiem, wydaje mi się, że to raczej będzie krótka rozmowa z tym księdzem. Jeżeli ma nam coś do powiedzenia, to... Nie rób twój mi, urok osobisty wyciągnie to z niego, Thierry. A jak no, nie, no to wrócimy po prostu. A Sylwan, co do naszej pozostałej dwójki, tak się zastanawiam, czy są jeszcze jacyś ludzie potencjalnie do sprawdzenia, bo pojawiło się trochę nazwisk w tych tekstach z biblioteki i zastanawiam się na przykład czy, nie wiem, cokolwiek o jakichś może udałoby wam ci więcej coś ustalić tylko... na temat tego Antona Menksa, bo jego nazwisko się tam parę a razy a właśnie, pojawiło. Albo był jeszcze Kawacepi, który był tym handlarzem dzieł sztuki, może jeżeli to jest rodzina, która kultywuje tradycję powiedzmy handlowania dziełami sztuki z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna to przechodzi, może tutaj też się coś zachowa. Więc myślę, że może byśmy się gdzieś, no sprawdzili w jakiejś książce telefonicznej,
Czy... W urzędzie pocztowym na pewno nam udzielą informacji. Też jakby jacy ludzie o takim nazwisku mieszkają, może jak są spokrewnieni z tymi konkretnymi, co żyli te 100 lat, 150 lat temu, mhm. prawie 200. Dobrze, moi drodzy. No dobrze, to chodźmy, nie traćmy czasu. Mhm. Luka i Fieri, odnajdujecie księdza w kancelarii, siedzi nad grubą księgą, właśnie kończy rozmawiać z jakąś taką płaczącą wdową, starszą kobietą ubraną na czarno. W końcu jakby wyczekujecie swoją kolej, patrzy na was i to jest takie spojrzenie, aha, znowu. No i proszę rzućcie, bo sądzę, że tutaj zaczniecie go przekonywać do tego, że jednak warto coś wam powiedzieć i rzućcie proszę obaj na perswazję w takim razie. Ja będę go próbował raczej, wiesz, oczarować. Nawet nie tyle, wiesz... Nie, jest persuade umiejętność po prostu. Mhm. A ja go będę próbował, wiesz, raczej na zasadzie... No to rzuć na charyzmę w takim razie, wiesz, na urok osobisty. Oczarować właśnie, wiesz... Luka, porażka. O, ale tu jest pięknie. Rzut cudowny. Wiesz, no zamyka... Zamyka tą książkę. Właśnie, wiesz, na zasadzie takiej, że prawda, my tu jesteśmy pod, wiesz, jeżeli on mówi o tym, że to jest prawda, że jest jakieś zło i tak dalej, to ja staram się pokazać właśnie, wiesz, zaprezentować jako ten dobry człowiek, który tutaj, prawda, jest zatroskany tym złem i że trzeba jakby tutaj temu stawić czoło, nie można się kryć przed tym, prawda, bo to jest niechrześcijańskie i tak dalej, wiesz. No. Jasne, on ciężko wzdycha, zamyka w końcu księgę, nad którą parafialną, nad którą siedział. Wskazuję wam tylko, żebyście za nim poszli. Wychodzicie do głównej nawy kościoła, która teraz jest spokojna i cicha. Stajecie przed dużą ikoną przedstawiającą świętego Justyna. On tak na nią patrzy, potem spogląda na was i mówi: zróbcie z tą wiedzą, co chcecie. Nie wiem też, czy tego szukaliście. Naprawdę nie mam wiedzy, która was poprowadzi gdzieś w jakieś miejsce, które będzie kluczem do pokonania wszelkiego zła. W każdym razie mówi się, że nasze miasto jest przeklęte, bowiem są nad nim istoty zwane smokami z głębin, które w każdym momencie mogą przynieść zagładę na nasze miasto. I coś patrząc na to, jaki spotyka los tych wszystkich ludzi, którzy się interesują Winkelmanem, sądzę, że sprawa Winkelmana może być jakoś związana owymi smokami z głębin, zważywszy na to, że według pogańskich mitów owe smoki z głębin mają być powiązane z potęgami wichru i mrozu. Inne podania mówią, że tak naprawdę te smoki z głębin są tak naprawdę tylko sługami większej istoty zwanej kroczącym powietrze. To te słowa na medalionie w muzeum. Tak. To tyle. Jeśli naprawdę chcecie zginąć i skończyć marnie, to śmiało zainteresujcie się tą sprawą dalej. Jeśli chcecie uratować swoje życie, to zostawcie to wszystko lepiej tak, jak jest. Wielebne, gdzie w takim razie szukać więcej informacji? Kto może coś nam więcej o tym powiedzieć? Tak jak powiedziałem, wszyscy, którzy coś o tym wiedzieli, już nie żyją. A jakieś źródła się po nich zachowały? Zapiski, dokumenty, archiwa? No dobrze. Chcecie zobaczyć, jak możecie skończyć? Zniesiemy to z godnością, mam nadzieję. Helmut Grossinger. I idzie w stronę zakrystii, jakby. Na tym się ta rozmowa skończyła. Bóg zapłać, ojcze. Wrzucam do jakiejś tam lokalnej skarbonki tam w kościele jakąś tam drobną kwotę. Mhm. Patrzę. Helmut Grossinger. Zawsze to coś. Chodźmy zatem. Niby to niewiele. Jak już idziemy, jak już wychodzimy stamtąd, niby to niewiele, ale hej. Jest to nie wiemy, czego możemy się spodziewać, nie?
Słuchaj, jest to jedno nazwisko. No ja tak akurat nawiązuję do tych smoków. Tak. Jest to jedno nazwisko więcej niż mieliśmy przed przyjściem tutaj. A smoki? Brzmi to parszywie, powiem ci. Nie mam ochoty spotkać na swojej drodze smoków. No. Tak, to prawda. Ciekawe, czy mają coś wspólnego. Kiedyś czytałem. Ciekawe, czy mają coś wspólnego z tymi smokami, o których była mowa w tej relacji z wyprawy krzyżowej. Bardzo dobre pytanie. Nie wiem, ja kiedyś czytałem o takim gościu, co napchał owce siarką i smok ją zjada, później umarł, bo wypił za dużo wody, bo go tak paliło. Nie wiem, czy to zadziała. Nie wiem, ale wiem, że Paryż ma swoją legendę o smoku, który strzegł miasta i nazywał się Garguj. Stąd zresztą pochodzi słowo gargulce. No, moi drodzy, spotkacie się w końcu. No niestety, Antoine, ty znasz to nieprzyjemne uczucie. Manity trochę mniej, kiedy właśnie w pracy rozpoznawczej masz ten pusty strzał. Tutaj był pusty strzał. A poczekaj. Nie odnaleźliście. To bo ten może nie był całkowicie pusty strzał. Przepraszam, że ci przerwę. Bo ja rozumiem, że Chevet miał listę nazwisk, miejsc do sprawdzenia. Ja staram się, żeby ta wycieczka przebiegała tak, jak on chce, ale ja też bym chciał coś w zamian. W sensie chcę z nim rozmawiać. I bardzo mnie interesują dwie rzeczy. Mianowicie Carcosa, żeby coś więcej powiedział na ten temat. A druga rzecz, która mnie interesuje, to gdzie do cholery schowali simulakrum. To w sensie pytasz się tak bezpośrednio, gdzie spotkałeś? Nie, pytam się, absolutnie nie pytam się bezpośrednio, tylko prowadzę z tą rozmowę, bardzo miękką rozmowę. No tak, ale w jaki sposób pytasz o tę Carcosę, bo ostatnia twoja rozmowa... Ja myślę, że chciałbym rozwiązać to na poziomie testu najlepiej jakiegoś... nie chciałbym przedłużać tutaj i rzeźbić, nie? No bo w sumie, Sylwan, co ty na to? Bo do tej pory to raczej nie rozwiązywaliśmy. Pytanie, czy jest sens robić tutaj jakiekolwiek kwestie? No bo jakby Manny się do was dołączył, jesteście z nim cały czas, więc pytanie, jak się mu tak nie ufacie, że nie jesteście w stanie mu tego powiedzieć, no to co on do cholery w ogóle robi z wami, nie? Więc jakby pytanie, czy jest sens robić te podchody? Chyba, że mi nie ufają. To jest facet, który dołącza nagle. Na początku, myślę. Dobra, nie przedłużajmy tego. Kwestia. To już bardziej, no jak Antoine tego nie chce powiedzieć, to tak. To Antoine, mówisz mu to czy nie? No dobra, jeżeli chodzi o Carcosę i w sumie to, co, jak przechowujemy z simulakrum, to tak, jakby patrząc na to, że jest on od profesora, w sumie od którego jest ta cała misja, to całe zadanie. No i też w sumie znam cię od dłuższego czasu, jakbym cię nie znał, to bym tak otwarty nie był. No i opowiadam ci w sumie o wszystkich doświadczeniach z Carcosą związanych, gdzie i kiedy myśmy ją widzieli i gdzie i kiedy myśmy ją widzieli, to w sumie o czym Sylwan wspominał gdzieś tam poprzednio, gdzie nam mignęła, gdzie na dłużej trochę ją zobaczyliśmy, o tym, że nawet Thierry w niej był przez jakiś ułamek czasu, a przynajmniej na przedmieściach, jak to zostało wspomniane. No a części symulakum, no tak jak repliki zostały skradzione, tak oryginały każdy z nas ma u siebie w bagażu. Sądzę, że jakby gdzieś wypełnia tą waszą rozmowę, która no jakby ta sytuacja nie przyniosła wam żadnych tropów. No i właśnie spotykacie się gdzieś w centrum miasta, sądzę, że pod wzgórzem katedralnym. Już wspólnie. Mamy jednak trochę informacji. Jedno nazwisko, które musimy sprawdzić. I naprawdę ten ksiądz coś wam powiedział? Mówiłem, urok osobisty. Na miód łapie się tak, więcej ale... much niż na ocet. Czegoś powiedzieliście?
Dowiedzieliśmy się, że jest przekonanie, że nad miastem ciąży klątwa związana z jakimś, z czymś, co ksiądz nazwał smokami z otchłani, które z rzekomo są smokami z głębin, które rzekomo są w służbie istoty zwanej kroczącym powietrze, co by się zgadzało z tym, co znaleźliśmy na medalionie, w tym w muzeum, na tej rzeźbie. To pierwsza sprawa. A druga, to podał nam nazwisko, które jest dla nas jakimś być może punktem zaczepienia do dalszych badań. Człowieka, który zdaje się bardzo źle skończył, podobnie jak wszyscy, którzy się wcześniej tymi tematami zajmowali. No, brzmi ono z niemiecka, bo człowiek nazywał się Helmut Grossinger. Kim dokładnie był i co się z nim działo, to już jakby ten temat został wyczerpany, więcej nam nie chciał powiedzieć, ale no cóż, był skłonny pomóc, więc tyle przynajmniej mamy. Wiesz co, Thierry, ta historia ze smokami trochę mi znowu przywołała obraz tej płaskorzeźby w muzeum. Tej istoty. Owszem, Druni, ten rzeźbiarz, twierdził, że pewne z tych rzeczy widział na własne oczy i powiem szczerze, gdy przyglądałem się uważniej tym jego rzeźbom, tej jego twórczości, miałem bardzo nieprzyjemne wrażenie, że faktycznie mógł część tego tworzyć z... Powiem tak, żadna chora wyobraźnia raczej by nawet czegoś takiego nie była w stanie stworzyć. Było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Czyli zakładamy... I znowu tam moja ręka gdzieś tam wędruje w stronę tego... Zakładamy, że tak powiem, że z rzeczywistości brał inspirację, tak? Obawiam się, że mógł. Okej. No dobrze, a czy wiemy, jak dotrzeć do tego... Grossingera? Grossingera, tak. Powiem tak, zapewne człowiek ów już nie żyje, natomiast jak do niego dotrzeć? Wydaje mi się, Archiwa chyba... Miejskie, biblioteka znowu. No to możemy jutro no tam wstąpić. Czy to nie był ten człowiek w bibliotece? Ale... Czemu to ten miał bez, być on? Ten bez dłoni? No. A czemu to miałby być on? Nie pamiętam, prawda? Bo tak się do niego zwracał. Nie jestem pewien, jak on się nazywał. Faktycznie. Do niego się zwracał chyba... tak bibliotekarz chyba. Ha. Wow, o, rzeczywiście. Patrzcie państwo, no to... Tak, to zdecydowanie czeka nas rozmowa z tym dżentelmenem. No to miejmy nadzieję, że wtedy czy jutro też przyjdzie. Poznajdziemy go w książce telefonicznej. Albo popytamy bibliotekarza. No o tej porze może nie, ale w książce telefonicznej myślę, że byśmy go znaleźli, nie? No tak, tak. Mhm. Pytanie, trzeba sprawdzić. Będzie chciał z nami rozmawiać, ale... Moi drodzy, tak, wracacie, przechodzicie zatem kawałek do waszego hotelu, choć najlepsze miejsce, żeby chwilkę odpocząć, napić się może kawy jeszcze i przejrzeć. I otóż tak się składa, że nie ma Helmuta Grossingera w żadnej książce telefonicznej. Recepcjonista jest bardzo zafrasowany, próbuje wam pomóc, przegląda, ale w końcu wzrusza ramionami z bezsilnym wyrazem twarzy. No przepraszam, no nie ma. No, nie wiem, może... Ciekawe, że... Ale to oznacza tylko, że nie ma telefonu. Bo no on był faktycznie ubrany w jakiś taki dziwaczny sposób, trochę anachroniczny. Być może nie ma telefonu po prostu. Może jest być po prostu szansa. Nie tutejszy. No właśnie, też o tym pomyślałem, więc spytajmy tamtego bibliotekarza. Albo udajmy się do urzędu pocztowego. Udajmy się, ja myślę, że po prostu przede wszystkim udajmy się jutro do biblioteki i tam, ponieważ najwyraźniej Messie Grossinger był tam, no cóż, wyglądało jakby był tam mniej lub bardziej oswojony z tym miejscem, to być może powiedzą coś więcej na jego temat.
A może spotkamy go tam po prostu... Ponownie, no. Ponownie. Tak. No, no dobra, to co panowie? Przychodzicie na kolację i nagle słyszycie ze swoimi plecami... Luka... Przepraszam, panie Corleone. Zwracam się. Co to jest? Za wami takiej porządnej, wręcz nieco niedźwiedziej postury, niesamowicie elegancko ubrany z muchą. Mężczyzna, taka zwarta, siwa broda, całkiem nieźle utrzymana, trochę jeszcze czarna w pobliżu wąsów, które ma. Okularki, czerwony fez na głowie, zdradzający, że jest on Turkiem. Piękna biała róża w klapie marynarki. Nie poznajesz tego mężczyzny, Luka. O, cóż za miłe spotkanie. Proszę wybaczyć, ale nie przypominam sobie, żebyśmy się kiedyś widzieli. Chyba, że coś mi umyka, ale... O, nic dziwnego. Chyba, kim pan jest? Chyba, że pan jest Selimem Makriatem? Nie, w żadnym razie. Nie dziwię się, że pan nie pamięta. Już czy nie zadość formalnością. Nazywam się Fahim Saleh. I kiedy był pan jeszcze mniej więcej taki, robiłem interesy z pana ojcem. To było na Sycylii jeszcze, bo chyba pana rodzina już nie jest na Sycylii. To były piękne czasy, bardzo lubiłem tam podróżować, a pan był wprost niesamowitym dzieckiem. Tyle energii, tyle radości w oczach zawsze. Bardzo dobrze pana zapamiętałem, później też już rzadziej miałem okazję czynić interesy z pana ojcem, ale mogłem śledzić pana dojrzewanie, więc dlatego rozpoznałem pana. Wybaczy pan może takie zaczepienie. To bardzo miło pana poznać, choć jak pan... Jeżeli to było tak dawno temu, to faktycznie mogę nie pamiętać. Bardzo mi miło poznać Luka Corleone. Tak. Jak się pan... A czemu zawdzięczamy tę wizytę, to spotkanie? Jakby cię całkowicie ignoruje Antoine i zadaje pytanie Luce, jak się pan miewa? Ja całkiem dobrze. Nie narzekam. A podróżujemy ze znajomymi, z moimi przyjaciółmi. A Antoine, Thierry, Manly. Wspaniale. Bardzo, kiedy byłem w pana wieku, lubiłem poznawać ten szeroki świat. Ja wciąż lubię go poznawać. No, dla pana wciąż to... No, Triesto może nie, ale... Rozumiem, że nie tylko pewnie po Włoszech. Podróżujemy Orient Business Expressem. Is business, jak to mówią Anglicy. Orient Expressem. No tak. Pewnie pan już wchodzi w obowiązki rodzinne. Można tak powiedzieć. Niesamowite. Ja pamiętam, jak to, jakby to było wczoraj, jak jeszcze był pan małym dzieckiem. Ja byłem troszeczkę młodszy i wszyscy byliśmy na Sycylii. A teraz już jest pan mężczyzną. Pamiętam, był pan najlepszy wśród wszystkich znanych mi dzieci w wspinaniu się na drzewie. Wspinał się pan na drzewo jak... No, nie chcę, żeby potraktował to pan jako obrazy, bo jest to komplement, choć może brzmiący nieco nietypowo, ale jak prawdziwy zwierz z dziczy, jak mała małpka. I ty, Luka, jakby słyszysz to, nie, ty nigdy się... Ty miałeś taki lekki lęk wysokości i ukrywałeś to i na pewno nigdy nie wspinałeś się na drzewo. Pan, wydaje mi się, że... może jednak się pomyliliśmy? Ja mam delikatny lęk wysokości. A może to był Nigdy twój się brat, dobrze nie wspinałem.
Może? Chociaż Michel jest dużo młodszy ode mnie. Bo Michel jest młodszy tak z 10 lat. To nie, to nie mógł być on. Sylwan, słuchaj, Sylwan, ja wiesz co, jakoś tak, jak widzę, że Luka się niekomfortowo czuje z tą rozmową, bo to chyba widać, że jest taki trochę zdezorientowany i tak nie ten, to zaczynam się odruchowo rozglądać po otoczeniu, czy przypadkiem tutaj coś się dziwnego nie dzieje, nie? Czy on nie odwraca naszej uwagi od czegoś? Nie, nie, jest sam. Okej. Okay. To ja jeszcze raz powtarzam pytanie. Panie Sale, czemu zawdzięczamy tę wizytę? Przypadkowi? Ja nie planowałem się spotkać, po prostu. No może usiądzie pan z nami i napije się czegoś? Chętnie, jeśli pan, panie Królone, nie miałby nic tak, przeciwko. Tak, śmiało, śmiało, zapraszamy. Pan wybaczy tą pomyłkę. Faktycznie była was tam cała gromada, miał pan wielu przyjaciół. Musiałam może po prostu pomylić się. No cóż, umysł starszego człowieka nie jest już tak... no, tak jasny jak młodszego. Siadacie no, w końcu stole. Wszystkie dzieci tak samo wyglądają, prawda? A ja z kolei przepraszam, że mogłem pana wziąć za Selima Makriata, ale może pan słyszał o tym człowieku, bo tak mijamy się z nim, że tak to ujmę. Selim Makriat? Tak, jak najbardziej. Słyszałem o Selimie Makriacie. O Mehmecie Makriacie też? Tak. To jego syn. A wie pan, gdzie możemy jednego lub drugiego spotkać? Bo wymieniliśmy z Mehmetem Makriatem wymieniliśmy bardzo zajmującą rozmowę. Aczkolwiek i takiego człowieka to się po prostu nie zapomina, aczkolwiek urwał nam się kontakt i bardzo chcielibyśmy go odzyskać. A jak się dowiedzieliśmy od Luki, że ojciec Luki miał dosyć, jakby to ująć, dosyć bogatą historię z Selimem Makriatem, no to tym bardziej jest to człowiek bardzo interesujący dla nas. Obawiam się, że nie mogę pomóc. Dlaczegoż? Po prostu nie jestem w stanie. Czy on kłamie? No to już tak. Chciałbym się tutaj jakoś... Też się zastanawiam. Przyglądnąć, rzucić okiem. Gdzie jest co? Mnie weszło. Chyba, że mogę, nie wiem, jakiś spot hidden? Nie, to nie, nie, psychologia. Tak? Psychologia. Musisz rozpoznać człowieka, a nie zobaczyć, czy chowa w ręce. Dobrze, sprawdźmy to. Starasz się, Luka, dzielnie no się starasz od początku kampanii. To wydaje się być szczery w tym, co powiedział. Ja też tutaj nie widzę, pomimo tego, że... No ja do ciebie mówię. Ty masz sukces. Tak? Dobra. Myślałem, że ty lubisz. No dobrze. Panie Corleone, a jak interesy rodziny? No, będzie pan następcą swojego ojca. Pewnie jest... Mam nadzieję, że przynajmniej w dobrym zdrowiu jest człowiekiem mniej więcej mojej daty, tak mi się wydaje. Nie najgorzej, chociaż ostatnio miał drobny wypadek, mógłbym powiedzieć. Ojej, a łódka, czy tam gondola się trochę przechyliła. Padł do kanału, ale na szczęście nic mu nie jest. Więc troszkę tylko na zdrowiu może ucierpiał delikatnie. Ale tak to wszystko jest w porządku. No, mam nadzieję. To bardzo dobry człowiek. Szlachetny. Tak, to prawda. Mój ojciec jest bardzo ciekawą personą. O złotym sercu. No, proszę. Jak to się życie toczy jeszcze? Niedawno był pan chłopcem, a już niedługo będzie pan donem. Wielkiej rodziny. Kto wie? No, ja w to nie wątpię. To widać po panu, że jest pan do tego urodzony, można powiedzieć. Dziękuję. To bardzo miłe słowa. A ja oczywiście będę się starał tutaj robić to, co do mnie należy.
No tak. Wszyscy mamy jakieś obowiązki, prawda? Takie lub inne, ale trzeba czasami coś zrobić. I zapadła niezręczna cisza. Nie, no ja myślę, że jakbyśmy wypili jakąś kawę czy coś, to byśmy chyba tak, całą kolację rozdzielili tą rozmowę, nie? Aha, a pan kolacjonistów przyjeżdża w celach biznesowych, tak jak my, czy rekreacyjnych? Biznesowych, tak, biznesowych. Jeszcze jestem w biznesie, że to tak ujmę. Cóż, można by już odpuścić mimo wieku, ale to tak jest, że będąc w wieku średnim myśli się o odpoczynku, będąc w wieku starszym nie chce się całkowicie sflaczeć i skończyć na tym, że się nie robi niczego. Skąd cię tutaj wiatry przygnały? Z Włoch czy raczej z Konstantynopola? Jestem Turkiem, przyjeżdżam z Turcji. Tutaj we Włoszech robię tylko interesy czasami. A branża ta co zwykle, czy jakaś inna? Panowie są wyjątkowo ciekawi. Obawiam się, że nie wiem, co oznacza branża ta co zwykle. No, pyta, w której pana rodzina współpracowała z panem Corleone. Import wina do Turcji. I w tym nie ma dwuznaczności, w tym co mówi. Bardzo zacna branża. Wiecie, że powoli zaczynacie być na granicy, gdzie pytanie będące wyrazem zainteresowania zaczynają być już wścibskie, nie? No bo tak. Zadajecie mu jedno pytanie nadzieję, za drugim. Mam nadzieję, że sobie pójdzie, nie? Nie, no słuchajcie, jakby nad stołem. Wydaje mi się, że chłopak nam gówno powie, no jakby nie ma co go tutaj szpilić, nie? No nie tak, wiem, jakie mam wrażenie. A po cholerę się do nas przyłączy. Wiesz co, ja wiesz, siedząc sobie przy stole i tam, ja to po prostu, wiesz, mało się udzielam w tej rozmowie, tylko sobie raczej, wiesz, cieszę się, że tu wreszcie jest ciepło i fajnie i sobie, wiesz, popijam winko, jem i w ogóle. Natomiast tak jak przysłuchuję się tej rozmowie, to mam i tym takim wymijającym odpowiedziom Luki, to mam takie wrażenie, tak jakby trochę wyglądało to z mojej perspektywy tak, jakby ten Saleh usiłował sondować w jakiś sposób zamiary Luki, jeżeli chodzi o to, czy on będzie tym Donem, czy nie. Że on może wiedzieć, jaka jest sytuacja, powiedzmy, w rodzinie i chce się zorientować po prostu, wiesz, czy on będzie na przykład z bratem rywalizował o tę pozycję, czy nie. No to już jest na psychologię. Takie wiesz, samo wrażenie mam, no. A ja bym powiedział, że w drugą stronę, czy jak to się mówi, czy będzie tym wybrańcem Karkossy, dzieciem Karkossy. To jest zdecydowanie ciekawsze. Nie, wiesz, to jest na zasadzie takiej, że wiesz, ja to niekoniecznie jest tak, że ja to faktycznie odczytam, nie? Ja to tak odbieram, ale niekoniecznie w jego zachowaniu mogę znaleźć coś, co mi to tak na 100% potwierdzi, nie? Raczej po prostu kwestia znajomości, okoliczności i pytań, które on zadaje i tego właśnie, jak on tam krąży wokół tego tematu bycia Donem i tego, prawda? I obowiązku. Że może, wiesz, że tam może się próbować na przykład, nie wiem, trochę gdzieś tam wkraść w jego łaski, zaskarbić sobie jego życzliwość czy coś, no wiesz, na tej zasadzie, ale to nie jest coś, co by mnie jakoś bardzo absorbowało, wiesz, tak, że ten, nie? Więc tak to widzę po prostu i sobie tam, ale mówię, winko, ciepło, wreszcie, dobrze. Mhm. Nie ma Sylwan tam na dworze jakiejś mgły poruszającej się w dziwnych kierunkach? Nie. No dobrze. Widzę, że panowie są zmęczeni po całym dniu. Ja też nie chcę być narzucający się. I tak panowie byli dostatecznie gościnni, że chwilę ze mną porozmawiali. No cóż. Gdyby słyszał pan o... albo pan, albo ktoś z pańskich znajomych potrzebowałby marszanda, podaję wizytówkę. Tak patrzę. Staram się poszerzać kontakty. Już, zachowam. Kto wie, kiedy się przyda.
Bardzo panom dziękuję. Bardzo się przede wszystkim cieszę, panie Corleone, że mogliśmy się spotkać. Dla mnie naprawdę duża, duża przyjemność, bo przede wszystkim ciepło wspominam czas, który spędziłem na Sycylii. Bardzo przyjemne miejsce, nieprawdaż? To prawda, ciepło, miło, sucho, no i pomarańcze, mandarynki. Ciepło, miło, sucho, dokładna odwrotność tego, co mamy tutaj. No tak, prawda. Jest strasznie gwizda, nie powiem. To prawda. Podaję wam wszystkim dłoń, uśmiecha się jeszcze do ciebie, Luka. I wiesz, kiedy przechodzi, on miał tą białą różę wpiętą w klapę. Kiedy już się odwraca, to masz wrażenie, że ta róża jest jak gdyby praktycznie całkowicie żywa, co dziwne, co ciekawe. Bo przecież musiała być już jakiś czas temu wyrwana, raczej nie jeździ z doniczką róż, a ta róża nie wygląda na tutejszą. Ale poszedł zapach, taki ciepły, miły, różany zapach. Zapach, który znasz, bo przecież... Jakiś czas temu to wspomnienie pojawiło się gdzieś w twojej głowie. To wspomnienie, które jest dziwne, które jest dla ciebie niezrozumiałe, ale właśnie jest związane z tym różanym zapachem, z tą kobietą, którą gdzieś widzisz, jak gdyby... Przez jakąś przesłonę widzisz jej oczy niebieskie jak ocean. Czujesz właśnie ten jej różany zapach. Czujesz też pod względem zmysłu dotyku delikatny materiał jej jedwabnych szat. Jej spokojny, kojący głos, który mówi mój księżycu, który mówi o tym, że chce cię obronić. Ale ojciec jest nieustępliwy. I stoisz pośrodku jadalni Savoya Excelsior Palace. Fahim Saleh odchodzi, a ten różany zapach, który się poniósł wraz z nim, sprawił, że w tym momencie praktycznie zakręciło ci się w głowie to wspomnienie. Znowu już chyba po raz trzeci od... tych paru ostatnich dni uderzyło ci do głowy, a po nim pojawiły się te słowa: dziecko, które odnajdzie drogę do Karkosy. I coraz bardziej czujesz się w tym wszystkim zagubiony. Wy to spostrzegliście, zobaczyliście w spojrzeniu Luki takie jak gdyby lekkie zagubienie, taki przez chwilę taki stupor, jak osoba, która straciła przytomność i otworzyła oczy i na początku nie wie, gdzie jest i co się stało. Z czym, że Luka nie stracił przytomności, ale widać takie rozbieganie w jego oczach. Dobrze się czujesz? Znowu mi się przypomniała ta kobieta, o której wam mówiłem jakiś czas temu. Może to przez ten... Wydaje się to dziwne, ale to może przez tą różę, którą on miał. Ona tak strasznie pachniała. I ewidentnie przez tą strasznie intensywnie. Tego człowieka. Wybaczcie, ale chyba pójdę się już położyć. Nie spałem się dobrze w nocy i... Chyba wszystkim nam odpoczynek się przyda. Tak, kolejny dzień ważeń w treście. Może tym razem rzeczy nie będą szły tak łatwo ku uciesze Manniego. Albo bardziej ku uspokojeniu podejrzeń. Zobaczymy. Wolałbym, nie wiem, żeby szły dalej prosto. Mamy przed sobą jeszcze noc, która... Koniecznie musi należeć do najlżejszych. Dobranoc w takim razie, panowie. A ty, Luka, uważaj na siebie dzisiaj. Staram się. Dobranoc. Dobranoc. Moi drodzy, nad Triestem zalega noc. Wieje porywisty, potężny wiatr. Wiatr, który niesie w sobie tajemnicę, zagładę, zagrożenie.
Smoki z głębin, kroczący powietrze, Wendigo. Słowa, które obracają się w waszych głowach, kiedy ciężko zasypiacie. Duże znaki zapytania, na razie bez odpowiedzi. Dużo postaci. Johann Winckelmann, rodzina Termonów, rodzina Drunich i symulakrum, bo przecież po symulakrum tutaj przybyliście. Gdzieś w tych ciemnościach może są odpowiedzi. Gdzieś w tych ciemnościach może jest zagrożenie jeszcze większe niż to, które do tej pory spotkaliście. I pewnie gdzieś w tych ciemnościach jest stwór nocy, pożywiający się krwią, stary hrabia, który niczym gargulec na dachu katedry czuwa. Czuwa i nigdy nie wiadomo, kiedy zacznie działać, czy zacznie działać. Zapraszamy was do następnego odcinka horroru w Orient Expressie, naszego rozdziału 8, Powiew zimnego wiatru, który z odcinka na odcinek robi się coraz zimniejszy. Wszystkiego dobrego, cześć.